Witam, z tej strony ponownie Nocny Informator, a to jest kolejny odcinek z serii Czas na gównianą creepypastę Fanmade. I kolejny odcinek z historii tytułowych, a nie zbioru past, który w końcu zakończyłem. Czy definitywnie? Nie wiem. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pastą Najlepszy Przyjaciel. Najlepszy Przyjaciel jest... Zresztą zobaczycie. Dość specyficzną historią. Najlepszy Przyjaciel. Często przechadzam się po lesie w celu uspokojenia ducha. Chodzę razem z przyjacielem, z którym jestem mocno związany. Zakładam, że sznurem. Prawie zawsze jest przy mnie, pomaga mi. Bez niego zapewne mało bym w życiu osiągnął, ale co tu osiągnąć, kiedy mam dopiero 17 lat? Najlepszy okres był jeszcze przede mną. Trzeba skończyć technikum, studia. Na to trzeba ogromnej cierpliwości. No, na to drugie jeszcze hajsu, ale mniejsza z tym. Ty, tak jak ja, też patrzyłeś na starszych kolegów z podstawówki, kiedy byłeś w klasie zero, na uczniów z gimnazjum. Nie rozumiałeś tego, czego się uczyli. A kiedy już dorastałeś, było to dla ciebie niczym. Ciągle myślę, co dalej. Byłem na spacerze. Wyskrobywałem z moim przyjacielem swoje inicjały na drzewie. Bez serduszek, nie jestem gejem. Usłyszeliśmy za sobą trzask gałęzi. Odwracając się, zobaczyłem człowieka sąsiada. No... Nasza krótka pogawędka mnie znużyła. Lepiej się go pozbyć. Ach, gówno. Tutaj my idziemy znowu. No i właśnie tutaj się zaczyna. Wyjąłem swojego przyjaciela i dźgnąłem go parę razy w pierś. Znaczy się sąsiada, nie przyjaciela. Zakrywając razem usta, żeby nie narobił hałasu. Nie lubię krzyku. Denerwują mnie liczne imprezy, dyskoteki, głośna muzyka, z której nie da się zrozumieć ani słowa, ani przekazu. Co ludzie widzą w takich rzeczach? Nie pojmuję. Widok ciemnoczerwonej cieczy nie robił na mnie wrażenia. Ponieważ jesteś głównym bohaterem creepypasty, który do tego jest jeszcze mordulcem, wręcz lepiej wyglądał z małą plamką. Znowu myślę, co dalej? Trzeba schować zwłoki. Po powrocie do domu mama przywitała mnie z obiadkiem. Błagam, nie używaj takich zdrobnień. Co ty masz, kurna, 5 lat? Co ci nagle te 12 lat wypierdzieliło w kosmos? Do tego małą plamką? Ale ty wiesz, że krew się rozlewa. Więc ta mała plamka w ciągu kilku sekund stanie się ogromną plamą. Do tego jak się ich pozbyłeś? Zespecyfikuj. Tuczące fast foody, ociekające tłuszcze mięso, ziemniaki z zawartością 2% ziemniaka, surówka z dziesiątkami składników, ale bez żadnych warzyw, owoców i inne tego rodzaju rzeczy. A co, sprawdzałeś? Masz w piwnicy laboratorium Dextera, czy co? Tego też nie rozumiem. Po co się paść na siłę? Jak na siłę? Jesz po to, żeby żyć, debilu. Ani to dobre, ani zdrowe. Wróciłem do pokoju, zapomniałem otworzyć okno. Trup w mojej szafie narobił mi smrodu. Jakim trzeba być debilem, żeby trzymać trupa w szafie? Gdzie twoja matka może zaraz coś zwęszyć? Bo to jest oczywiste, że będzie narzekać na to, że masz brudno w pokoju i że śmierdzi aż. Nie chcę go wyrzucać. No to szykuj się na pobyt za kratkami, który byłby pewny, gdyby to nie była tylko creepypasta. Ta osoba była mi kiedyś bliska, jednakże mój przyjaciel mnie przekonał, że chce on mnie tylko wykorzystać. Wykąpię się i pójdę spać. Nie mam dzisiaj ochoty na nic innego. Tylko wejść do łóżka i zasnąć. Ewentualnie zarżnąć jeszcze jakąś jedną losową osobę. Nowy dzień, szkoła, tandetna dzieciarnia. Przecież mają po 17 lat tak jak ja. Spakowałem śniadanie, wziąłem plecak i wyszedłem. Czekając na autobus rozmyślałem, co dalej. Nadjechał, pusty w środku jak zawsze. Nikt nie jeździł tam autobusem, tylko czasami ktoś się trafi. Dzisiaj czekałem z pewnym panem. Nie znam go. Wsiedliśmy razem. Nawet nie pofatygował się, żeby odbić bilet. Też tego nie zrobiłem. Po minucie podszedł do mnie i poprosił o bilet. Że ten pan, czy kontroler? Próbowałem go przekonać, żeby mnie puścił, ale on już chciał wypisać mandat.
Dobrze, że zawsze jest przy mnie mój przyjaciel. Kierowca nawet nie zauważył. Jak? Jak nie zauważył? Kiedy pocinałem kanarowi gardło. Jeśli pociąłeś mu gardło, to właśnie zaczyna lecieć z niego Niagara krwi. No, może nie do końca, bo krew nie tryska aż tak bardzo jak w filmach czy grach. Schowałem go pod siedzeniem. Rozmazałem butem plamki krwi. To nie są już plamki krwi, to jest cała kałuża. Ale aby nikt szybko nie zareagował, wreszcie dojechaliśmy. Pożegnałem kierowcę i ruszyłem do szkoły. Miałem do przejścia raptem 50 metrów do wejścia. Nie ma sensu opisywać tych 9 lekcji. Po skończonym dniu w szkole wsiadłem do tego samego autobusu. Pan Kanar nagle tam był, tylko troszkę zmizerniał. Krew z niego odpłynęła. No, dziwi cię to? W domu zjadłem swój przygotowany wcześniej obiad. Wrzuciłem go na chwilę do mikrofalówki i ruszyłem z plecakiem do swojego pokoju. Po zjedzeniu usiadłem przez komputerem i zacząłem przeglądać tablicę na popularnej twarzoksiążce. Nie dowartościowuj się. Nagle wyświetliło mi się powiadomienie. Kolega z klasy skrytykował moje zdjęcie. Nie? To się nazywa skomentował. A to, że jego komentarz był krytyczny, nie ma nic do rzeczy. No cóż, spierdalej. Po kolejnym dniu w szkole zaprosiłem kolegę do siebie. Nie miał nic do mnie, po prostu nie spodobało mu się moje zdjęcie. No nie spodobało się i co do tego, to zrób lepsze. Jak tak bardzo ci zależy na popularności na Facebooku. Jego komentarz też mi się nie spodobał. No to daj mu dislike'a i ciul. Po wejściu do pokoju zamknąłem ostrożnie drzwi i poprosiłem kolegę, by zaczekał. Niedługo dołączy do nas mój przyjaciel i możemy zaczynać. Zgodził się i zaczął przeglądać moje książki na półkach. Sam ukradkiem zajrzałem do szafy i po chwili ją zamknąłem. I po co? Po co wypuszczasz smród? Wszystko na swoim miejscu. Nagle zobaczyłem, jak próbuje otworzyć mój plecak. Och, co za brak kultury. Wyjął nóż i zapytał, co to ma znaczyć. Wziąłem go od niego i powiedziałem, aby zostawił mojego przyjaciela. Kolega ruszył do drzwi i zaczął je szarpać. Niestety musiałem go związać, żeby ich nie popsuł. I późniejszy opis jego kolegi zaprzecza temu, jak łatwo było go związać. Zakneblowanego już usadowiłem i przymocowałem do krzesła. Zapytałem się go retorycznie, od czego zaczynamy. Rozciąłem i pozbawiłem go koszuli. Kolega był umięśniony i miał dość fajny kaloryfer na brzuchu. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda od środka. Tak samo jak brzuch zwykłej osoby. Zrobiłem kółeczko wokół pępka moim przyjacielem i zgrabnym ruchem wcisnąłem głębiej. Kolega zaczął się dusić od krzyku, którego nie mógł z siebie wydać. Albo zaczął się dusić od tego, że ból. Może po prostu zaczął umierać, bo dostał krytyczne obrażenia w brzuch. Następnie leciutko, tak aby krew poleciała, odwzorowałem jego mięśnie na brzuchu. Według mnie wyglądało to lepiej, ale kolega chciał chyba powiedzieć, że mu nie za bardzo się spodobało. Już się tak bardzo nie czepię do tego komentarza, aż tak bardzo cię boli dupa od tego. No cóż, każdy ma inny gust. Wróćmy do brzuszka! Jak cię tak bardzo zależy, to się cofaj te 17 lat w rozwoju. Wykrawałem mu już mięśnie. Użyłem je do słoików z octem, które zaraz wylądują w skrzyni. Jakiej skrzyni, co? Kolega ledwo dyszał. Ledwo żył chyba. Szkoda chłopaczka, sam go mordujesz. Mięczak był z niego. Zdjąłem mu knebę i szybko odciąłem język. Jak mięczak? Ty go dosłownie torturujesz. Rozciąłeś mu brzuch jak ktoś, kto w obliczu rozcinania brzuchu, w ogóle w obliczu jakichkolwiek tortur, okazuje ból. Można go nazwać mięczakiem. Proszę, wytłumacz mi to, główny bohaterze. To jest naturalna reakcja człowieka, żeby reagować na ból. Zdjąłem mu knebel i szybko odciąłem język, który mu się już nie przyda. Nie mógł już krzyczeć. Rozciąłem lekko skórę w kącikach warg. O nie, nie zrób z niego Jeffa, błagam cię. Biedak już się wystarczająco nacierpiał. Następnie wkładam palce w różne części brzucha. Niegrzecznie. Założyłem uprzednio rękawiczki, bo nie chciałem się brudzić. Uśmiech mu się natychmiastowo poszerzył.
Obciąłem mu włosy. Troszeczkę niezręcznie, chyba niezgrabnie. Naucz się najpierw używać poprawnie słów, bo stracił kawałki skóry. To samo z brwiami. Poszukałem w szafce młotka i ostry gwóźdź. Wziąłem jego głowę pod pachę i zacząłem przebijać nos. Po skończonej robocie postawiłem przed nim lustro. Ledwo dowidział. On już nawet nic nie powinien widzieć. On stracił tyle krwi przez rośnięcie brzucha, że powinien już stracić wzrok. Stracić wzrok. Przepraszam bardzo. On już powinien, kurna, stracić życie. Mam nadzieję, że to go oduczy krytykowania wyglądu. Usłyszałem pukanie do drzwi. To mama. Zapytałem się, czego chce. Pączki przynosi. Ale to dziwnie brzmi. Lekko uchyliłem drzwi i chciałem wziąć od niej talerz ze zbędnymi węglowodanami. A po co? Skoro tak bardzo ich nie lubisz, że tak bardzo są ci zbędne, to daj mi. Ale bez zaproszenia weszła do mojego pokoju. Prawidłowo. Znaczy, nieprawidłowo, ale w tej sytuacji prawidłowo. Krzyknęła. Było słychać brzęk tłukącego się szkła. Wziąłem mojego przyjaciela i powiedziałem do niej. Chodź, mamo, dołączysz do taty. Z nią się nie cackałem. Przebiłem jej znany narząd rozrodczy i pociąłem żyły. Jak znany? To co, ona była panią spod latarni? Na koniec włożyłem do szafy. Do tatusia, ta. No nic, pora mi analizować. Historia, jakby to wyrazić, jest po prostu tak nierealistyczna i tak, nie wiem, i próbuję unikać słów, których używałem, kiedy analizowałem pasty ze zbioru past, ale jakoś mi widać nie wychodzi za bardzo. Główny bohater ma najlepszego przyjaciela, którym jest, jak oczywiście już można wyczytać, nóż. I nie dość, że zamordował nim swojego ojca, którego trzymał w szafie, już dawno jego smród powinien już dawno rozchodzić się po całym domu i powinien zostać już dawno nakryty i zamknięty w pierdzielonym pierdlu, to jeszcze zabił swojego sąsiada gdzieś w lesie. Nie wiadomo, jak ukrył te zwłoki, więc prawdopodobnie jakoś bezsensownie i powinien zostać za to odkryty. Sądząc po tym, jak bardzo bezsensownie właśnie schował swojego ojca, o którym już wspomniałem, i matkę do tej samej szafy, swojego kumpla we własnym pokoju, chociaż nie jest wytłumaczone, czy potem go może ukrył, bo się historia kończy, ale jeszcze kanara też po prostu wsadził pod siedzenia. No dobra, to dziwnie by było, jakby próbował go wyciągnąć z tego autobusu. Ale po co go w ogóle zabijał? To po prostu przeczy logice. Bo każdy seryjny zabójca, który miał wiele ofiar na swoim koncie, zabijał tak, żeby go nie znaleziono. Po kryjomu, w jakichś ciemnych zaułkach, w domu, gdziekolwiek, tak, żeby nikt go nie odkrył. Już trzymanie zwłok w lodówce ma większy sens, tak jak wielu seryjnych zabójców, którzy szli nawet do takiej ekstremy jak jedzenie zwłok swoich ofiar. Jedzenie ludzkiego mięsa jest śmiertelne przez wirusopodobne białka. Pomijając fakt, że zabija ludzi po prostu na widoku i powinien dawno być złapany, ale oczywiście policja to nie istnieje tutaj. Ile razy jeszcze będę musiał to powtórzyć? Co się czepiasz fast foodów? Jasne, są niezdrowe, ale ludziom niektórym smakują. One nie mają być zdrowe. One mają być po prostu szybkie do przygotowania. Czemu zamordowałeś swojego znajomego? Bo skomentował twoje zdjęcie na Facebooku? Wow, to ci dopiero motyw. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Bardzo zachęcam do lajkowania i subskrybowania, chociaż zazwyczaj tego nie robię, ale no, od czasu do czasu mogę chyba przypomnieć. Jak widzę, że jest pozytywny odzew, to bardzo mnie to motywuje. A, i też komentowanie. Jak dobry komentarz, nawet konstruktywna krytyka, co robię źle, co mogę poprawić. Mile widziane jak najbardziej. W każdym razie, nocny informator,
odmeldowuje się.